Cześć, z tej strony KeepItUpGame. Witam was w 35. odcinku z WWE 2K22 Universe Mode. Widzimy się na WrestleMania Backlash. W tej części będą pierwsze 4 walki, w kolejne 4. A w samym main eventie będzie strasznie choro. Strasznie chore walki. Ale teraz w tej części następnej też są mocne. I moi drodzy, widzimy się już na walce pierwszej. Moi drodzy, w pierwszej walce postanowię dać tak mikrofon, żeby mam telewizor i wszystko. Ja jeszcze sprawdzę przed tym wszystko, czy to dobrze słychać, czy jest w końcu muzyka. I zaczynamy walką Mistrzostwo Universal. Zobaczymy, czy to będzie lepiej, czy gorzej wtedy. A nie, mi się wydaje, że chyba gorzej, ale nie wiem. Teraz czas na Drew McIntyre'a. Odgłośnie, żeby może lepiej będzie słyszeć. Lepiej będzie wtedy. Dawaj McIntyre, dawaj. Czy uda mu się zdobyć Mistrzostw Universal? Ale pamiętajmy, McIntyre zaatakował Jindera Mahala. Więc... Zobaczmy. Oby to było lepiej. Może w końcu będzie muzyka. W końcu będzie można było ją słyszeć, może. Nie wiadomo, ja nie wiem szczerze, moi drodzy, czy to ten dźwięk tak będzie słyszeć, ten dźwięk będzie stąd. Nie wiem, ja teraz ryzykuję, moi drodzy, ja teraz ryzykuję strasznie, nie? Bo pierwszy raz tak robię. Pierwszy. No i wchodzi nas mistrz Universal, Kevin Owens. No Kevin Owens chciał walki z McIntyre'em, to teraz ją ma. Pokonał Romana 2 razy. No Roman, no dostał moc od McIntyre'a, więc teraz czas zobaczyć, kto jest z tej dwójki najlepszy. Czy jednak nikt. Tego dowiemy się właśnie na walce o mistrzostwo Universal. Teraz czas na pokazanie mistrzostw Universal. Introducing the challenger from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, Drew McIntyre. And introducing the champion from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds. He is the WWE Universal Champion. Dobra. Dawaj Owens pass. Niech sobie go pokaże, dawaj, dawaj go. Dobra, teraz czas na McIntyre'a. Patrzy go, dobra. No i moi drodzy, czas na walkę Mistrzostw Universal. McIntyre, Kevin Owens. Zaczynamy tą walkę. Ale przed tą walką zrobię na chwilowe cięcie i zobaczę, jak to wyszło, moi drodzy. Więc, moi drodzy, dla was to będzie chwila, dla mnie to będzie jakieś 2 minuty, więc lecimy po cięciu. Moi drodzy, sprawdzałem przed chwilą głośność muzyki. Dosłownie mam telewizor na 33 ustalone. Ledwo co słychać.
Dobra, no spróbujmy tę pierwszą walkę zrobić tak, że po prostu będę słyszał to wszystko z telewizora. Jest zawsze piękny clothesline Kevin Owens, udany clothesline, zawsze McIntyre bierze Kevin Owensa. Bay to back suplex! Podnosi teraz Kevin Owensa McIntyre. Bierze go teraz, zobaczmy. Na linki. Zobaczmy, uderzenie w twarz. Zobaczmy. McIntyre kontra Kevin Owensa. Mamy teraz tutaj uderzenia, kopniaki i chopy. Close line. Zobaczmy. Kevin Owens. Kevin Owens. Ale splash. Przypięcie. Raz. Daj. Po jednym. Zobaczmy. Kopniak. Oj. Big boot. Ale dostał teraz w twarz Owens i krwawi. Zobaczmy McIntyre teraz. Trzecia linka. Kevin Owens wstaje. Oj, udane uderzenie. Ale teraz dostał teraz w twarz McIntyre. Zobaczmy kopniaki. Big boot się nadział. McIntyre. Kolejne kopniaki. Close line. Ale teraz tutaj Kevin Owens daje, nie daje z wygraną. Zobaczmy Kevin Owens. Splash! Kevin Owens nie daje się i zobaczmy po raz kolejny. Trzecia linka, splash! Sentan nietrafiony. Kevin Owens. Sentan w nogi nieudane. Zobaczmy teraz McIntyre wstaje. Teraz go Kevin Owens atakuje. Zobaczmy. Sentan nieudany, McIntyre kontruje. Zobaczmy, McIntyre, oj, wstaje teraz Kevin Owens. Super kick. To chyba może być koniec, zobaczmy Kevin Owens. Kevin Owens. Uj. Oj, coś podobnego do Pal Drive'a. Kevin Owens. Kontra McIntyre'a. Teraz bierze Kevin Owensa. Belly to back suplex. McIntyre bierze Kevin Owensa. Oj, kontra. Kontra Owensa. Papa powerbomb. Przypięcie. Raz, dwa. Kevin Owens blisko wygrany. McIntyre odkupuje po dwóch. A to chyba nie jest dla niego problem. Zobaczmy Kevin Owens. Ale teraz frost splash. Przypięcie. Raz, dwa. Oj, coraz bliżej. Kevin Owens jest. Ale pamiętajmy, to jest walka Extreme Rules. Co zapomniałem wam powiedzieć. Więc teraz Kevin Owens bierze drabinę. Coś nie będzie chciał zrobić. Nie wiem. McIntyre wstaje. Super kick. Wkłada drabinę do ringu. Podnosi ją. Podnosi McIntyre. Ale teraz znowu oberwał. Kevin Owens składzie drabinę. Zobaczmy. Kevin Owens bierze McIntyre'a. Prosto drabinę. Oj, kontra. McIntyre bierze nogę Owensa i prosto ring. Prosto matę. Zobaczmy. McIntyre. Ale teraz piękny. Teraz McIntyre się przygotowuje. 3, 2. Kevin Owens ucieka. McIntyre nie wie co zrobił. Stoi w tym ringu. Zobaczmy, Kevin Owens. Psa, ale piękny kopniak. Jeszcze raz piękny kopniak na McIntyre'ze. Zobaczmy, Kevin Owens. Zobaczmy, i teraz McIntyre z główki. Podnosi Kevin Owensa. Kontra. Kevin Owens po raz kolejny bierze McIntyre'a, podnosi go. Boom! Ale to chyba nie jest koniec. Fani się cieszą, ale po co? Z czego? Czmy, ale kopniak nie. Kontra. Kontra. Owensa. Oj, teraz kontra. Samego McIntyre Budslam. Wychodzi za ring. Będzie chciał coś wziąć z dołu. Weźmy coś na bank. Bierze młotek i atakuje mistrza. Kontra.
Big Boot się nadział po raz kolejny McIntyre. Podchodzi teraz Owens. Motek czeka na swojego przeciwnika. Oj, prosto z Motka. Jeszcze raz. Nie, kontra. Ale clothesline. Oj, kontra Owensa. Big Boot. Owens bierze stół. Kładzie go. Pyk. Oj, bierze drabinę. A najpierw atakuje McIntyre'a. Co zrobi teraz Kevin Owens? Co on ma w planach na McIntyre'a? Zawsze bierze go. Oj, kontra McIntyre'a. Jest chop. Owens po raz kolejny bierze na stół McIntyre'a. Znowu z łokcia to dostał. Znowu kontra Owens, no ale został teraz z buta. Claymore! Niemożliwe! Czemu nowego mistrza Universal? Aj! Po dwóch. McIntyre myślał, że wygrał. Zobaczmy, teraz się szykuje do narożnika, zobaczmy. McIntyre się szykuje. Claymore! Nie! Nie! Aj! Udało mu się jakimś cudem odkopać. Podnosi teraz Kevin Owensa McIntyre. Jest kontra. Papa powerbomb! Przypięcie! Aj, nie, puszcza. Nie chce tak łatwo wygrać z... Papa powerbomb po raz trzeci! Raz, dwa! Kevin Owens zabrania mistrzostwo Universal. A jednak... Owens obroni mistrzostwo Universal. W openerze jest mini backlash. No tutaj Kevin Owens, no, krwawił, ale no wygrał tą walkę z McIntyre'em. No i moi drodzy, przechodzimy do drugiej walki. Nie wiem, czy będzie tak samo jak wcześniej, czy nie. No zobaczymy, ja zobaczę sobie, jak to wygląda. Więc widzimy się po chwili. Postanowiłem wrzucić do tego... tego, co wcześniej mieliśmy, czyli po prostu będę... Nie będzie tego z telewizora, bo praktycznie słabo to słychać, strasznie słabo muzykę słychać, więc zostaniemy przy starym. I teraz czas na walkę mistrzostw interkontynentalne. Wojtas kontra King Nakamura. Kto wyjdzie z tej walki z mistrzostwem? Nie wiem w sumie. Wojta za to, co zrobił na Kamurze na poprzednim SmackDown. No to teraz Nakamura musi mu się odwdzięczyć. Ale czy mu się na pewno uda? Nie wiem. Teraz czas na King Nakamura. W nowym stroju.
No nieźle, moi drodzy. Ale pamiętajmy, to jest, jak pamiętam, już drugi tydzień w tym miesiącu. To znaczy, że drugi pay-per-view, drugi tydzień. Potem będzie trzeci tydzień bez pay-per-view, czwarty tydzień bez pay-per-view. W następnym miesiącu pierwsze bez pay-per-view, drugie bez pay-per-view. Dopiero w trzecim tygodniu następnego miesiąca mamy Horror Show Extreme Rules. Więc będzie mocno. A teraz bez zwiadolenia lecimy z walką o mistrzostwo interkontynentalne. Vojtas w końcu doczekał się tego, co robił po prostu, dosłownie. Najpierw backstage brawl, w którym zaatakował Nakamurę. Potem dwa razy interwencja. I teraz walka mistrzostwa interkontynentalne. Introducing the champion from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, he is the WWE Intercontinental Champion, King Nakamura! Dobra, czas... Da, pokaż tytuł. Nakamura, dawaj tytuł. Patrz na niego. Dobra, oddaj go, masz. Dobra. Teraz pokazuję mistrzostwo Wojtasowi. I czas na walkę, mistrzostwo interkontynentalne. Wojtas się rozgrzewa. Za obok niego Nakamura. Wojtas, Nakamura, lecimy z tym starciem. Nakamura już atakuje z kolana Wojtasa. Rewanżuje mu się za to, co robił. Wstaje Wojtas. Zobaczmy, został z łokcia. Klozle nieudany. Kopniaki teraz. I chopy. Kopniaki, chopy, Nakamura. Oj, po raz kolejny kontra. Bierze teraz Wojtasa. Oj, powerbomb. Wojtas, no niestety nie jest w sosie coś w tej walce. Oj, szarża nieudana. Przerzut Wojtasa. Kopniak w twarz. Oj, kontra Wojtasa. My, Wojtas. Ripcord knee. Czy springboard? Oj, nieudane. Teraz Nakamura atakuje go kopniakami. Dostał jeszcze raz z kolana. Kopniak, ale kontra Wojtasa. Przerzuca Nakamurę. Czy teraz po kolejne uderzenia Nakamury. Oj, kontra. Jest chop, nie. Kopniak. Jeszcze raz z kolana Nakamura. Nakamura, to jest tego chwila. Oj, ale teraz został w twarz Wojtas. Nakamura, ale miał być podwójny dropkick, nieudany. Kontra. Kopniak, kontra Wojtasa. Bierze teraz Nakamurę. I kolana, znaczy butami prosto w żebra. Kopniak. Źle to wygląda dla samego Wojtasa. Zobaczmy, teraz będą kopniaki. Pyk, 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 pyk. I pyk. No i tutaj teraz Nakamura tantuje. Elbow. 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 Zobaczmy, Nakamura. Dobrze, kopniaki, kopniak w twarz. Nakamura zacznie, bierze Wojtasa. Ale teraz dostał Kinshasą. Przypięcie. Raz, dwa. Kick Nakamura jeszcze. Nie wygrywa, no Wojtas jakimś systemem odkopał po dwóch. Oj, nieudana z kolana. Wojtas, trzecia linka będzie robione. Oj, teraz Nakamura go zrzucił z tego pomysłu. Nakamura, zaczmy. Trzecia linka. Z kolan, kontra. Zaczmy, Wojtas. Ripcord knee.
Springboard, kontra. Kontra. Oj, kontra na Nakamury. Bierze teraz pod względem Wojtasa. Powerbomb. Ale ta skopniak. Nakamura. Ale teraz udało się z kolan. Nakamura, to jest jego szansa. Zobaczmy. Papa, powerbomb Wojtasa. Aj, po jednym. Czmy. Wojta, co teraz zrobi? Podnosi Nakamurę. Kontra. Jeszcze po kolejne kopniaki. Pyk. 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 Oj, pyk. To jest szansa dla Kamury. Kill, szansa, nie kontra. Wojtas, TDT. Zobaczmy, będzie trzecia linka. Butami prosto w brzuch. Podnosi teraz dla Kamurę. Jest kontra. Kill, szansa, nie, German suplex. Jest kontra, zobaczmy, przerzut. Nakamura, to jest jego szansa. Kij szansa. Pyk, przypięcie. Raz, dwa. Nakamura obrania mistrzostwa interkontynentalnego. A jednak wygrał. Dobra, moi drodzy, więc widzimy się już w trzeciej walce na tej gali. Czas na walkę, no, z Austin Fury kontra Cesaro. Sędzia sobie tutaj jest. No i wychodzi Austin Fury z walizką. Pokazuję ją wszystkim. Czy ją zainkasuje na łęsie? Nie wiemy. No i teraz jest moja decyzja na Cesaro. Austin Fury wygrał walizkę na SmackDown w Battle Royale, gdzie wyeliminował ostatniego zawodnika, czyli Wojtasa. Ale szczerze, gdyby wygrał Sami Zayn ten Battle Royale, to wtedy rywalizacja starych z przyjaciół, to wtedy byłoby coś. Ja wiem, że oni mówią Austin, ale to drugie to nie wiem. Teraz Cesaro atakuje Austina. Zobaczmy, Austin bierze go. Zobaczmy, jest kontra, przerzut. Samego Cesaro. To są kopniaki. Zobaczmy teraz uderzenia. Kontra. Kopniak. Przerzut Austina. Kontra Cesaro.
Paskanie przyszedł Austina. Kopniak. Ale teraz tutaj piękne uderzenie, zawsze teraz Cezaro Paskanie atakuje Austina kopniakami. No to jest chyba łatwy przeciwnik dla Cezaro. Big boot. Big boot, nie? Pirata Cezaro. Oj, ale ta stick breaker. Trzymaj, Austin bierze poskojeny Cezaro. I znowu neck breaker. Backflip. Backflip. Kontra jest. Cezaro. Poskojeny atakuje Austina. Teraz atakuje Cezaro z naszymi uderzeniami. I Cezaro go przerzuca nad sobą. Czy pyk. Cezaro bierze elbowem Austina do ringu. Teraz z butem. Kopniak. Kontra. Ojojoj. Kontra Austina. Kontra Cezaro. Oj, będziemy mieli kręciłek, zobaczmy. Czy będzie kręciłek? O, bez rąk, bez rąk. Pyk. Przypięcie. Raz, dwa. Po dwóch Austin. Cezaro czeka na Austina. Ja atakuję go po skojenej. Oj, przerzut Austina. Bierę teraz Cezaro do narożnika i close line'em go. Oj, bierze go. Oj, pyk. Ale teraz tutaj neckbreaker. Co jest? Kevin Owens, Mistrz Universal, przyszedł do posiadacza wajskiej main event. Chwila. Cezaro. Raz, dwa. Cezaro blisko. Ajajaj. Zobaczmy Cezaro, co teraz zrobi. Austin bierze teraz Cezaro. Oj! Austin wygrywa Cezaro! Aż jestem zszokowany. Austin wygrał z Cezaro. Nawet przy pomocy Kevina Owensa Cezaro nie zdołał wygrać. I to chyba, moi drodzy, będzie rywalizacja Austina Fury, Austina Fury'ego z Kevinem Owensem. Mistrz Universal z posiadaczem walizki Money in the Bank. Dobra, moi drodzy, więc widzimy się w ostatniej walce na tym, w tej części WrestleMania Backlash. Moi drodzy, czas na walkę. Jeff Hardy kontra Damian Priest, który zakończy ten odcinek WrestleMania Backlash. Następny będzie w następnym dniu. Jak dobrze mówię, to on będzie od poniedziałku do środy, to już WrestleMania Backlash, chociaż nie chcę kłamać. Nie chcę kłamać wam teraz w oczy. Więc nie wiem. Nie wiem do końca. Pyk, pyk, ale teraz się pokazuje Jeff Hardy, ulala.
No teraz chodzi Damian Priest. Zobaczmy i... Moi drodzy, no dobra, no lecimy z tą walką. Jeff Hardy, Damian Priest. Zaczynamy tę walkę, zaczmy. I tutaj Jeff Hardy atakuje, kontra. Ale teraz to atakuje ciosami Damian Priest, nie dając nic dla Jeffa. Jest kontra. Kopniak w plecy. Kontra. Kopniak. Idźmy kontra. Jest kontra Jeffa Hardiego, zaczmy. Pyk. Jeff Hardy. Oj, nieudany clothesline. Kontra. Jeff Hardy podchodzi do Damiana Priesta. Zatakuje go czepami w skiminy z łokciego. Kopniak. O, ale teraz dostał butem. Z łokcia teraz. Twist of Fate. Przypięcie. Raz. Dwa. Aj. Jeff Hardy, zobaczmy. Swanton Bomb! Przypięcie. Raz, dwa. Aj, Damian Priest odkopuje. Kopiek nie ma. Closeline też nieudany. Zobaczmy. O, ale teraz piękny. Piękny suplexik Damiena, ale kontra Jeffa i roll up. Nie gadaj, że tak się skończy. Raz, dwa, po dwóch. Kopniak w nogę. Trzymy. Oskarżenie to samo Damiena. Boom! Przypięcie. Na dnie po jednym. Ohoho. Oj, Damian Priest. Zobaczmy, springboard. O, ale teraz leg drop. Podnosi teraz Jeffa Hardiego. Kontra. Close line. I teraz Damian Priest to może zakończyć. Zacznijmy, Damian Priest. Dropkick. Splash. Splash. Przypięcie. Raz. Dwa. Ajajaj, coraz bliżej. Teraz Jeff Hardy każe wstać Damianowi Priestowi. I skok. Paskanie Jeff Hardy, czeka. Teraz
tantuje nad Damianem Priestem, który wstaje. O, nieudany splash. Ale teraz został w twarz Jeff Hardy. Kontra. Close line. Swanton Bomb! Przypięcie Jeff Hardy. Raz, dwa. Jeff Hardy wygrywa. Dobra, moi drodzy, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i miłego dnia wam życzę. Cześć!